Siema wszystkim, to ja Mateusz, Brazylijczyk i jak już wiecie, uczę się języka polskiego. Bardzo lubię ten język. I ostatnio, dawno temu, zacząłem uczyć się języka ukraińskiego, ale nie uczę się tego języka codziennie, tak jak uczę się języka polskiego. I czasami mam czas, żeby rozmawiać z ludźmi z Ukrainy. I w tym filmiku chciałem wam powiedzieć coś interesującego. Jak brzmi te języki, te słowiańskie języki dla mnie, dla obcokrajowca, dla Brazylijczyka. Jak mówiłem niedawno, zacząłem uczyć się języka ukraińskiego i dla mnie wygląda to, że są te języki polski i ukraiński, te języki razem mamy tylko jeden. Ukraiński jest językiem. Jest słowiańskim językiem też, tak jak rosyjski, to nie, i tak jak czeski i tak dalej. I ukraiński jest bardzo podobny do polskiego. I czasami bardzo mi myli, na przykład kiedy chcę mówić coś w języku ukraińskim. Na przykład cześć, mam na imię Mateusz, jestem Brazylijczykiem. I tak dalej. Wygląda na to, że zawsze mówię z polskim akcentem. Nie wiem, czy mam akcentu. Chyba mam brazylijski akcent podczas gdy mówię po polsku, ale wygląda na to, że kiedy chcę mówić takie zdanie po ukraińsku, mówię tak, jakbym czytając coś po polsku. To bardzo dziwne dla mnie, to bardzo ciekawe w samym czasie, bo wygląda na to, że język polski jest na głowie i nie umiem czytać po ukraińsku tak jak nie wiem, jakbym nie znał, znałem języka polskiego. Nie wiem, to dziwne. I no, na przykład kiedy mówię dziękuję, dziękuję w języku ukraińskim znaczy dziękuję. Dziękuję, nie wiem czy dobrze mówię, ale brzmi jak język polski, nie wiem. Dziękuję, ja z Brazylii, ja z Brazylii, nie wiem, ja z Brazylii i znaczy jestem z Brazylii, ale dla mnie brzmi jak mówiłbym w języku polskim. I też próbowałem uczyć się języka słowiańskiego i ten język jest tak samo. Na przykład kiedy mówię takie zdania w języku słowackim, słowiańskim, mamy słowacki i słowiański. Nie. Słowiański to cała grupa, no, to cała grupa i słowacki. Słowacki język. To słowacki język. I to tak samo. Na przykład, kiedy mówię. Wygląda na to, że zawsze mówię po polsku. Sądzę, że to dlatego, że język polski był pierwszym językiem, pierwszym słowiańskim językiem, który się uczyłem w moim życiu. Tak. No, to tyle na dzisiaj. I
Wkrótce będzie oczywiście filmik z moimi znajomymi z Brazylii. Moje przyjaciele, które uczą się języka polskiego. Nie wiem, kiedy będę nagrywał z nimi, ale wkrótce, w przyszłości. Okej. Dobrze. No, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa, trzymajcie się.